czas jest z nas ważny. Proszę Państwa, 6 kwietnia spotkaliśmy się na tej sali, gdzie sformułowano kilkanaście wniosków do regulaminu budżetu miasta. Te wnioski miałem przyjemność przekazać do pana burmistrza i chciałbym na te wnioski, które na pewno pan burmistrz rozmawiał ze swoimi pracownikami, usłyszeć odpowiedź. Na początku chciałem przywitać pana burmistrza miasta Stefana Kolonickiego. Dzień dobry, witam państwa. Panią skarbnik Ewę Dudek, panią naczelnik Aldona Słowik, pana naczelnika Tomasza Rycarza, państwa radnych, przewodniczących zarządu osiedli i członków reaktora D7. A żeby nie tracić czas, podałem państwu te wnioski, co spisałem po naszym ostatnim spotkaniu. I prosiłbym tutaj pana burmistrza, potrzebuję mu osoby do odpowiedzi na te wnioski, co państwo uważacie. Co z tego można według państwa zrealizować? Bardzo proszę. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz jednoznacznie.